czwartek około godziny 5 rano w Miłobądzu w gminie Biały Bór w stadninie koni Karolewko wybuchł pożar. Ogień zauważył kowal, który przyjechał podkuwać konie. Zaalarmował mieszkańców, powiadomił straż i rozpoczęto ewakuację zwierząt. Stanowisko kierowania komendanta powiatowego około godziny 5 rano otrzymało informację o pożarze w miejscowości Miłobądz 1. Jest to tak zwane u nas w naszym środowisku, zwane w środowisku Klub Jeździecki Karolewką. Do zdarzenia zadysponowane siły środki WJRG oraz OSP z Krajowego Systemu i spoza z powiatu szczecineckiego. Było tych jednostek 11 ratowniczo-gaśniczych pojazdów. Pierwszy kader, który przybył na miejsce, miał widok przed sobą cały budynek objęty w ogniu. Budynek składał się jak gdyby z trzech części, części mieszkalnej, części inwentarzowej i części magazynowej, zwanej inaczej stodołą. W stodole znajdowało się około 500 balotów siana, słomy, przepraszam, każdy balot po 200 kilo. W części inwentarskiej według relacji właściciela znajdowało się 50 owiec, 20 koni, jedna krowa. I w budynku, części budynku przebywały trzy osoby, które samodzielnie opuściły te pomieszczenie. Po przeszukaniu stwierdziliśmy zgon 23 owiec, 6 koni i jednej krowy. Co może być przyczyną, co było przyczyną tego pożaru, czy jesteście w stanie to stwierdzić? Na chwilę obecną nie potrafię wskazać przyczyny. Prawdopodobnie zostanie powołana komisja i komenda policji, komenda powiatowa policji będzie prowadziła dochodzenie. Czy była to trudna akcja gaśnicza? No, chodzi o to, że jest to taki odległy dosyć teren od głównych traktów, dosyć trudny dojazd. Znaczy, jako słowo trudna bym tutaj nie powiedział, natomiast były trudności z dojazdem, ponieważ z drogi asfaltowej do klubu jeździeckiego Karolewko prowadzi droga jak gdyby gruntowa. Punkt czerpania wody wykorzystywany przez strażaków to zbiornik zewnętrzny, naturalny. Oczywiście no, sytuacja związana z taką mnogą ilością zwierząt też można ją wskazać jako utrudnienie. No i tak każdą taką akcję uważamy i traktujemy jako długotrwałą, ponieważ w momencie, kiedy pali się siano czy słoma, należy to bardzo dokładnie zlać wodą, żeby pozostawić obiekt w miarę bezpieczny. Nie tak dawno, kilka tygodni temu, podobne, można powiedzieć, pożary miały miejsce w miejscowości Lubogorz. Tam również spaliła się potężna stodoła z balotami słomy i miejscowość Gonne Małe, też baloty słomy. Czy można te pożary w jakiś sposób powiązać? Lubogorz, zaadaptowana obora na obiekt magazynowy, czyli na baloty słomy, i miejscowość Gonne Małe, drewniana stodoła z zawartością resztkową balotu słomy. Mogę powiedzieć, że łączy to, że trzy obiekty znajdują się na terenie powiatu szczecineckiego. Nic więcej nie mogę powiedzieć na ten temat. Czyli co, nie można mówić o jakimś seryjnym, nazwijmy to, podpalaczu? Aż tak daleko w swoich wypowiedziach bym się nie odważył. Z pomocą stadniny spieszą różne organizacje i instytucje. Stadnina koni w Białym Borze zabierze kilkanaście koni. Zawiadomiono też Fundację Fallada, żeby zabrała 20 koni, które w Karolewku są na tak zwanym dożywociu. Akademicki Ośrodek Jeździecki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego będzie zbierał pieniądze na odbudowę stajni. W akcję pomocy włączyło się Szczecineckie Starostwo i Urząd Miejski w Białym Borze. Potrzeby są ogromne. Rozmowa z właścicielką na ten temat w dalszej części programu. W hotelu Active odbyło się spotkanie sympatyków Nowoczesnej. Podczas spotkania działacze partii przedstawili swój punkt widzenia na projekt utworzenia województwa środkowo-pomorskiego. Ich zdaniem nowe województwo może nie spełnić pokładanych w nim nadziei, jeżeli nie będą spełnione określone warunki. Na tym etapie Nowoczesna zachowuje powściągliwość i proponuje wykonanie dogłębnych analiz. Mówiono także o problemach szczecineckich. Obecny na spotkaniu poseł Radosław Lubczyk mówił też o swojej pracy w Sejmie. Rozmowa z posłem w dalszej części programu.
W ramach ogólnopolskiej akcji Rocznicowe Czytanie Poetów klub poetycki Opal porwał licznie zgromadzoną publiczność w podróż drogą, którą przeszła Bronisława Weiss-Papusza, niebanalna romska poetka. Papusza była pierwszą romską kobietą, która nie chodząc do szkoły nauczyła się czytać i pisać, przez co miała poważne problemy w swoim środowisku. W rolę Papuszy ze znakomitym wyczuciem wcieliła się Tatiana Rogowska. Romskie stroje, muzyka, film, zdjęcia poetki przywołały nastrój nieistniejących już cygańskich taborów, a imię tej skromnej poetki jeszcze raz wybrzmiało na chwałę kultury romskiej i polskiej. Od grudnia ubiegłego roku na stokach ośrodka narciarskiego Kotelnica Białczańska stoją trzy nowe banery promujące Wake Park Szczecinek. Już od prawie 3 lat szczecinecka lokalna organizacja turystyczna oraz ośrodek narciarski Kotelnica Białczańska prowadzą współpracę, w ramach której promowane są 2 największe wyciągi w Polsce. Ponad 8 milionów narciarzy i snowboardzistów co roku zjeżdża na 9 trasach narciarskich w Kotelnicy. Miłośnicy zimowych szaleństw na stoku nie mogą przegapić banerów Wake Parku, które sygnalizują i uspokajają, że nawet jak skończy się sezon zimowy, to wystarczy zmiana dechy i od maja można ślizgać się w Szczecinku. Celina Balon, wychowanka klubu tańca towarzyskiego AIDA, jest pierwszą tancerką ze Szczecinka z najwyższą międzynarodową klasą taneczną S w tańcach latynoamerykańskich. Klasę S zdobyła startując w Ostrołęce na Mistrzostwach Polski w tańcach latynoamerykańskich. Jako tancerka AIDY wielokrotnie reprezentowała nasze miasto na ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach, osiągając wysokie punktowane miejsca. Produkowana przez CSI Słowianka krówka szczecinecka została wpisana na listę produktów tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego. Obok chleba koprzywieńskiego i chleba gdowskiego jest to kolejny produkt z powiatu umieszczony na tej liście. O sukcesie Słowianki szeroko mówiono podczas konferencji prasowej, którą zorganizowano w starostwie. Słowianka jest firmą 60-letnim stażem i od lat jej produkty cieszą się dużym powodzeniem na rynku krajowym i zagranicznym. Nowoczesne technologie stosowane w zakładzie pozwalają jej eksportować produkty na takie rynki zbytu jak Chiny, Jemen i Północna Afryka. Krówka produkowana jest przy użyciu nowoczesnych maszyn, ale z zachowaniem tradycyjnych receptur. Zdaniem prezesa spółdzielni sukces ten jest efektem współpracy biznesu z samorządem. Pełny zapis konferencji prasowej na naszej stronie internetowej. Pogoda sprzyja, więc ruszyła akcja łatania dziur na szczecineckich ulicach. Ubytków w asfalcie jest wiele, więc drogowcy mają co robić. W Szczecinku stosuje się łatanie dziur na ciepło. Wymieszany z polimerami rozgrzany asfalt tworzy stałą strukturę, która wyrównuje ubytki w nawierzchni. Nie musi po niej jeździć walec, by ją rozprowadzać. Do jej ułożenia wystarczy łopatka. Koszt załatania powierzchni 1 metra kwadratowego to około 800 zł. W szkole podstawowej nr 7 oddano do użytku nową pracownię bioróżnorodności. Ta sala jest naprawdę świetnym miejscem w naszej szkole. Korzystają nauczyciele przyrody, nauczyciele nauczania początkowego, ale nie tylko matematycy. Również mogą tutaj przyjść i poloniści. Sala jest częścią projektu Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemu na terenie dorzecza Barsenty. Jest to sala jedna z 22, które powstają na naszym terenie. Jak Państwo widzą, mamy tutaj piękne dębowe meble, które przedstawiają gatunki roślin i zwierząt, a także grzybów. Mamy tropy zwierząt gipsowe, mamy na ścianach piękne rysunki, obrazy ptaków, roślin, zwierząt. Mamy też gabloty gatunkowe czy gabloty z owadami, gipsowe figurki liści. Dzieci tutaj mogą wszystkiego dotknąć namacalnie. Mamy też
przepiękną tablicę interaktywną, która jest niezwykłą pomocą. I no, jest to szkoła na miarę XXI wieku. Pani miała wpływ na to, jak ta pracownia będzie wyglądała? Nie. Te sale są wszystkie na terenie właśnie do Rzecza Parsenty mniej więcej organizowane w ten sam sposób. One są w podobnym wystroju. My tutaj nie mamy wpływu na to. Dzisiaj odbędzie się taka pierwsza lekcja, można nazwać ją pokazową. Która klasa, dzieci z której klasy wezmą w niej udział i jaki będzie temat tego dzisiejszych zajęć? Ja jestem wychowawcą klasy drugiej F i razem z moimi dziećmi organizujemy taki projekt doświadczenia z fizyki i chemii w zabawie podczas lekcji. I tak dzisiaj tutaj przedstawimy Państwu kilka doświadczeń właśnie z zakresu fizyki i chemii. Już 20 marca w Szczecinku odbędą się kolejne wybory uzupełniające do Rady Miasta. O mandat zwolniony przez Janusza Leszko w okręgu nr 19 ubiega się czworo kandydatów. W czwartek Ruch Obywatelski Razem dla Szczecinka przedstawił swojego kandydata. Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu Ruchu Obywatelskiego Razem dla Szczecinka. Szanowni Państwo, chcemy podzielić się bardzo dobrą informacją. Otóż kandydatem do Rady Miasta w wyborach uzupełniających z okręgu 19 jest pan Paweł Kwak. Dzisiaj jesteśmy w pełnym niemalże składzie. Jest z nami również pani poseł Małgosia Golińska. Właśnie tą swoją obecnością chcieliśmy podkreślić, że wspieramy naszego kandydata. Paweł współpracuje z nami od dłuższego czasu, to osoba kompetentna, zna problemy mieszkańców, kreatywna i to właśnie ta kreatywność jest niezmiernie istotna, bo ona pomoże w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Bardzo proszę, Paweł. Dziękuję. Nazywam się Paweł Kwak, lat 48. Jestem żonaty, mam dwóch synów. Jestem przedsiębiorcą, instruktorem praktycznej nauki zawodu, działaczem społecznym. Wiceprezesem Caritas przy parafii świętego Franciszka Zasyżu w Szczecinku. Jestem osobą niezależną, nie należę do żadnej partii politycznej. Od wielu lat działam w opozycji. Interesują mnie problemy mieszkańców naszego miasta i dlatego chciałbym zaangażować się w ich rozwiązanie. Dlatego postanowiłem kandydować z Komitetu Wyborczego Razem dla Szczecinka. Moim zdaniem jest to jedyna realna opozycja w Szczecinku. Chciałem powtórzyć, jedyna realna opozycja w Szczecinku. Szanowni Państwo, po ukazaniu się na jeden z portali informacyjnych informacji o tym, że zarejestrowano 4 kandydatów w wyborach uzupełniających, wśród komentarzy pojawił się ten jeden, na który zwróciłem szczególną uwagę. A brzmi on tak. A Paweł wyszedł do elektoratu, czy czeka, aż elektorat wyjdzie do niego? Chciałem odpowiedzieć. Paweł wyszedł do elektoratu. Odpowiadając na to ważne pytanie, informuję, że od pewnego czasu spotykam się z wyborcami z okręgu nr 19. Chcę usłyszeć, co dla Państwa jest najbardziej palącym problemem. Po wielu spotkaniach już wiem, że należą do nich między innymi zbyt wysokie czynsze, które płacą mieszkańcy z LGM TBS i co bardziej niepokojące, planowana tegoroczna podwyżka, brak placu zabaw dla dzieci oraz ciągle istniejący problem zanieczyszczenia powietrza. Szczecinek to piękne miasto. Zadajmy sobie pytanie, czy żyje się nam komfortowo? Szanowni Państwo, zapewniam, że zajmę się tymi i innymi ważnymi sprawami. Jestem otwarty na rozmowy, na propozycje mieszkańców. Chciałbym zachęcić mieszkańców ulic 28 Lutego, Kamiennej oraz Chodkiewicza do pójścia do wyborów. Gwarantuję dobrą zmianę i dlatego proszę Państwa o głos na mnie. Szanowni Państwo, zawsze kiedy decydujemy, kogo poprzeć w wyborach, nieważne czy to są wybory na szczeblu rad osiedli, Rady Miasta czy parlamentarne, zawsze się zastanawiamy, co on może nam dać, czy on jest osobą odpowiednią. A ja zadam pytanie takie, kogo byście Państwo widzieli na miejscu radnego? Czy osobę, która od czasu do czasu pojawi się, na sesji podniesie rękę i wyjdzie? Czy osobę, która jest zaangażowana w problemy mieszkańców,
jest zainteresowana tym, co was martwi, co was cieszy, chce się z wami spotykać i spotyka się nawet teraz, kiedy jeszcze tego mandatu nie ma. Ja uważam, że taką osobą absolutnie zaangażowaną i oddaną społeczeństwu jest właśnie Paweł Kwak. Nie tylko dlatego, że urodził się w takiej rodzinie, która miała konkretne wartości, a mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, dlatego że miałam niezwykły zaszczyt poznać jego mamę, panią Basię Kwak, ikonę, myślę, że naszego miasta. I te wartości, które ona sobą reprezentowała, odpowiedzialność, zaangażowanie społeczne, to wszystko dzisiaj reprezentuje sobą Paweł Kwak i ja w pełni odpowiedzialnie mogę państwu zarekomendować jego osobę jako odpowiednią do objęcia mandatu radnego. Dziękujemy państwu. Jeszcze raz podkreślamy, że popieramy kandydaturę Pawła Kwaka i zapraszamy wszystkich mieszkańców okręgu 19 na wybory w dniu 20 marca. Dziękujemy. I mam dla państwa, szczególnie dla sympatyków sportu, a piłki nożnej i Ligi Hiszpańskiej przede wszystkim, proszę posłuchać. Vectra jeszcze w lutym bardzo miło zaskoczy swoich abonentów, po raz kolejny wzbogacając ofertę telewizyjną. Operator za kilka dni włączy dwa nowe programy sportowe. Kanał Eleven i Eleven Sport od 25 lutego do końca marca będą oglądać mogli wszyscy abonenci telewizji cyfrowej. Dzięki temu abonenci Vectry od 25 lutego będą mogli oglądać transmisję na żywo z emocjonujących i popularnych wydarzeń sportowych, tak jak już powiedziałem, m.in. Liga Hiszpańska. W hali przy ulicy Jasnej przez dwa dni odbywały się Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej chłopców i dziewcząt. O mistrzowskie tytuły wśród chłopców w czwartek walczyły trzy drużyny ze Szczecinka, w piątek rywalizowały dziewczęta. Poziom bardzo wysoki. Uważam, były trzy zespoły z miasta, które uzyskały awans z Mistrzostw Miasta. To były Mistrzostwa Powiatu, no ale nikt nie przyjechał. Wszystkie trzy drużyny na wysokim poziomie, bo to wszystkie klasy sportowe, to są uczniowie trenujący w szkole, w klubach, koszykówki, na wysokim poziomie rozgrywali mecze. No, pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 6 ze szkołą podstawową numer 4. Jednym punktem wygrała w bardzo emocjonujących, bardzo emocjonującym meczu. Cały czas było blisko, jak jakaś drużyna odskoczyła, druga zaraz dogoniła, no i to na wysokim poziomie. Trzecie miejsce szkoła podstawowa numer 7, ale też musieliśmy z nimi pograć. A jak wygląda dzień dzisiejszy? Aktualnie trwa mecz szkoły podstawowej numer 7, no i gospodarze SP4 prowadzicie, widzę, 12 punktami, ale mecz drugiej kwarty był taki dosyć wyrównany. Tak, przepisy też troszeczkę pomagają wyrównywać poziom. Muszą wszyscy zawodnicy brać udział, więc w pierwszej części meczu dosyć wyrównane te mecze są. Potem, gdy już można korzystać z tych bardziej doświadczonych zawodników, przewagę uzyskuje już zespół, który ma trenujących może w klubie na co dzień. Kto tutaj dzisiaj jest faworytem? No, muszę wierzyć swoje dziewczyny i tak powiem, że ale na pewno będzie ciężki mecz z Turowem. Poza tym startuje jeszcze 7, 1, no wszyscy walczą. Ale póki co wszyscy mają równe szanse. Myślę, że tak. To są dzieci. Tytuł mistrzowski wśród chłopców zdobyli reprezentanci szkoły numer 6. Na drugim miejscu 4, na trzecim 7. Natomiast wśród dziewcząt najlepszymi okazały się dziewczęta z Turowa. Faworytki mistrzostw, reprezentacja 4, musiały zadowolić się tytułem wicemistrzowskim. Na trzecim miejscu dziewczęta z 7. Wczoraj swój mecz rozgrywali koszykarze Basket Szczecinek. Spotkali się z przeciwnikami z Koszalina, również Basket Koszalin. Jaki był poziom tego spotkania? Kto zwyciężył? Myślę, że poziom spotkania też był na wysokim poziomie. W Baskecie Koszalin jest 8 zawodników, którzy wprowadziło swoją drużynę do kadry w roczniku do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Także zespół silny. Też prowadzenie zmieniało się, jak podobnie w tych zawodach młodzieżowych, które tutaj mamy. Zespół z Koszalina w pierwszej kwarcie odskoczył wyraźnie, z rzędu 4 razy za 3 trafił, ale przeciwdziałaliśmy temu, wyeliminowaliśmy im rzut z dystansu obroną, dogoniliśmy, wyszliśmy na prowadzenie na przerwę. No i później falowo też mecz się zmieniał, prowadzenie się zmieniało w końcówce, kilkupunktową przewagę, chyba 4 Basket uzyskał Koszalin i przegraliśmy, ale po wyrównanym i emocjonującym meczu.
rozpoczęły się Mistrzostwa Szczecinka w szachach. Do turnieju zgłosiło się 18 zawodników, w tym 12 seniorów i 6 juniorów. Wśród seniorów już rozegrano pierwszą rundę, a turniej będzie ich miał aż 22. W tym mecz i rewanż i potrwa przeszło 2 miesiące. Gra będzie się toczyła w środy i soboty. I to już wszystko w aktualnościach, a teraz przed Państwem Okruchy na niedzielę.